przedwczorajszej audycji Mikołaj Rozbicki zaproponował, by w ramach wideodebaty, której nie ma się czas ani przestrzeń, no ponieważ ten, co ma coś do powiedzenia, nagrywa u siebie, chętni ludzie wypowiadali się na rzeczony temat. Tym tematem jest Matrix. Słowo to najbardziej znane jest dzięki pewnemu filmowi, a muszę od razu zaznaczyć, że tego filmu nie oglądałem. Ale to nie będzie problemem, bo chciałbym się skupić bardziej na znaczeniu słowa Matrix, czyli matrycy. Każdy z nas już od najwcześniejszych lat jest warunkowany, wychowywany, kształcony, czyli urabiany. Jedni z większym powodzeniem, inni z mniejszym. Na początku dzieciństwo pod nadzorem rodziców, później wczesna młodość pod bacznym okiem wychowawców i już zwolna, to trzeba podkreślić, już zwolna wkradających się w nasze wnętrza rówieśników. Tak. Później dorastanie, które uważam za najtrudniejszy moment kształtowania się postawy życiowej człowieka. Tu jest wiele czynników, które za tym przemawiają. Na przykład presja z otoczenia, zależność od rodziców, oczekiwania rówieśników, trendy chwilowe, trendy sezonowe, trendy epokowe. No. I cały ten psychologiczny aspekt chęci bycia dorosłym. Naprawdę mało kto opiera się tym silnym falom. A one zawsze są zgubne, zawsze destrukcyjne. Te wzorce zachowania, te matryce, tak, zawężają młodemu człowiekowi postrzeganie rzeczywistości do tego stopnia, że nie jest w stanie zauważyć kolejnych nakładanych na nie ram, kolejnych więzów i uwarunkowań. Także nie zastanawia się już, czy to dobrze zacząć palić papierosy, czy nie. Czy dobrze pić alkohol dla samego picia, czy nie. Czy to dobrze jest tak naśladować innych. Jeśli jednak zadrży w nim struna niepewności, jeżeli serce coś podpowie, a w tym przypadku odradzi tych szalonych zachowań, zaraz je zagłusza. Taki młody człowiek zaraz je zagłusza obawą wykluczenia, wyśmiania, obmowy. I są to rzeczy oczywiste dla choć odrobinę rzetelnego obserwatora życia społecznego, ale w temacie Matrixa bardzo ważne. Bo kim jest dziecko, które nie bało się nie zdradzić? To trzeba podkreślić, nie zdradzić własnego dzieciństwa. Które nie bało się wyrwać z szeregu. Które nie bało się odmówić nęcącym, ale sprzecznym z głosem serca atrakcjom. To dziecko jest stawiającym pierwsze, jeszcze nieśmiałe kroki wolnym człowiekiem. Oczywiście każdy wiek ma swoje prawa, a młodość prawa do wielu błędów i istnieje możliwość dla ludzi, którzy przeszli przez młodość w postawie konformistycznej, wyrwać się z tego systemu, w który byli od tak wczesnych lat wtłaczani. Ale do tego trzeba prawości, wytrwałości, szczerości z samym sobą. Szczerości z samym sobą i zrobienia wszystkiego tego, czego za młodu się bali. Czyli przede wszystkim bycia sobą. Możliwość taka istnieje, jednak to waży się postawić ten jeden krok w przepaść prawdy. I to nie jest wcale tak, że to prawda wykopała tak głęboki dół, w który strach człowiekowi systemu wskoczyć. To góra fałszu. To ilość złudzeń, kłamstw, wmówień, manipulacji, błędnych wzorców i matryc postawiła człowieka przed tak trudną decyzją. W tak niebezpiecznej sytuacji. Niebezpiecznej w sensie psychologicznym. Tak niewygodnej. Niewielu ludzi się na nią decyduje, na ten krok. To był bardzo wąski odcinek tego zagadnienia, bo tyczący się młodości i dorastania, ale uważam, że to ważne. Bo tak jak w powiedzeniu, czym nasionko za młodu i tak dalej. Zachęcam innych, by nagrali swoje uwagi, opinie, spostrzeżenia na ten temat.
szeroko pojętego Matrixu. A jeżeli nie chcą się nagrać, bądź nie mają jakichś warunków, to żeby skomentowali. Ale nie u mnie na kanale, nie pod tym filmikiem, ponieważ tu mało osób wchodzi. Może byłoby to miłe dla mnie, ale nie o to chodzi. Najlepiej skomentować to, bądź wziąć udział w dyskusji na stronie, na kanale Mikołaja Rozbickiego, pod jego ostatnimi filmami,